Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Jacobs, a to oczywiście kolejny odcinek z Starcraft 2 i Legacy of the Void. Dziś oczywiście kontynuujemy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli chwilę przed rozpoczęciem kolejnej misji, czyli mamy do dyspozycji nowe konwersacje, o których oczywiście zaczynamy. Ze wszystkich templariuszy, ty jeden nigdy nie straciłeś wiary w to, że nasz lud może żyć w jedności. Za to cię podziwiałam. Co za paradoks. Przez cały ten czas sądziłem, że niechętnie akceptujesz zjednoczenie, do którego dążę. Spieraliśmy się o wiele spraw w Radzie Zmroku. Patrzyłam, jak dzień po dniu mój lud zatraca swoją tożsamość. Obserwowałam porzucanie naszych tradycji. Chciałaś je zachować. Jestem Nerazimem. Mrocznym Templariuszem. Jestem dumna z mego ludu. Ale jesteś również Protossem. To jeszcze silniejsza więź. Konklawe tak nie uważało, kiedy skazywali nas na wygnanie. Wy mieliście Ajur. My mieliśmy jedynie nasze tradycje. Dobra. Zrobionego. Przez cały czas ten przeklęty świat znajdował się w zasięgu naszych flot. Wiele się zmieniło od twojej ery, sukcesorko. Mroczni Templariusze są teraz naszymi sojusznikami. Istniały czasy, kiedy Protossi byli rozbici. W eonie wojen walczyliśmy między sobą bezmyślnie i zapamiętale. Znaleziono tylko jeden sposób, by zakończyć ten obłęd i zjednoczyć nasz lud. Kale. Mroczni odrzucili jej światło. Wyrzekli się własnej rasy. Jak możesz dla nich walczyć? Rohano. Jak ktoś, kto przysiągł chronić naszej historii, może być tak ślepy na jej nauki? Widzę, że cię uraziłam, hierarcho. Wybacz mi. Ciężko jest przystosować się do tych czasów. Wojownicy dysponujący maskowaniem są gotowi do działania. Katu, zemsta za Ajur. Dobra, to co ja chcę... A, do umrę za tyle świątyni. Tutaj, wylecimy po dalszego zatygować i wrogów jedną. To jest lepsze. Uwielbiałem ten skill, gdy grałem w tym innym trybie. Rdzeń matrycy solarnej. To prawdy imponujący widok. Sztuczna gwiazda. Pomyśl, jak wielkim osiągnięciem była jej budowa. To pomieszczenie zapewnia moc całej włóczni Aduna i wszystkim jej systemom. Promieniująca stąd energia posila nawet naszych wojowników. Ile czasu ci potrzeba, aby aktywować wszystkie systemy? Analiza systemów już się rozpoczęła, lecz gwiazda była uśpiona od eonów. Potrzeba czasu i potężnego katalizatora, takiego jak Solaryt, by przywrócić jej pełną sprawność. Solaryt? Pierworodni nie wykorzystują go od tysiąca lat. To pradawny okręt, hierarcho. Musimy wykorzystać niekonwencjonalne środki, by doprowadzić go do pełnej gotowości. Czyń, co musisz, Fazmatorze. Zdobędziemy to, czego ci trzeba. Dobrze. Jesteśmy gotowi do ulepszenia rdzenia solarnego na twój rozkaz. Wybierz rdzeń, aby zapoznać się z dostępnymi opcjami, hierarcho. Wyglądasz inaczej, Fazmatorze. Zapewne masz na myśli te mechaniczne manipulatory. Skonstruowałem je, aby poprawić wydajność mojej pracy w rdzeniu solarnym. Jak na razie są bardzo pomocne. Ta matryca zapewnia podgląd systemów uzbrojenia i systemów pomocniczych włóczni Aduna. Każdy system może mieć aktywną jednocześnie tylko jedną zdolność. W zależności od taktyki przyjętej na daną bitwę, możesz dobierać dowolne zdolności, hierarcho. Tutaj pokazana jest bieżąca ilość dostępnego solarytu. Pozostały solaryt można skierować do systemów pomocniczych. Co by to wziąć? Czy mi zagięcie czasoprzestrzeni jest potrzebne? No nie do końca.
Bardzo by mi się przydało to. Bo tak, lanca solarna jest potężniejsza od ataku z orbity, ale nim to będzie, to jeszcze trochę czasu minie. Pole czasowe. O, to jest chyba jednak lepsze. Zobaczymy początkowe zaopatrzenie i czas przesyłu budowli minus 5%. Okej, wstecz. Hej, czego jeszcze możemy wszystko zmienić? Zgłosiły się statki ewakuacyjne. Wszystkie są obecne i eskortowane. Dobra, zaczynamy kolejną misję. To nie była łatwa decyzja, ale wolę, by Shakuras zostało zniszczone, niż żeby opanowały je zerki Amona. Mamy wiele do zaplanowania, hierarcho. Okej, czyli to jest ta misja, w której prędzej mówiłem. Powiedz mi, Vorazun, jak zamierzasz zniszczyć nasz świat? Pryzmat fazowy świątyni Xel'Naga można przeciążyć, dzięki czemu wyślę impuls energii do jądra planety. Dostatecznie silny ładunek zdoła zniszczyć planetę. Amon nie opanuje mojego świata. Zastanawiałem się nad tym rozwiązaniem. Masz wątpliwości? Nie. Czas spędzony tutaj przypomniał mi o odwadze waszego ludu. O tym, że musimy walczyć. Skoro cierpimy, niech cierpi też Amon. Postaramy się zwabić jak najwięcej hybryd i zergów przez wrota. Nie będzie ich już dość, by go zranić. Przeciążymy świątynię i uciekniemy. Chcesz, by się wykrwawił? Śmiałe, ale nie możemy ryzykować. Nie mamy sił niezbędnych do tego zadania. Zostaw to mnie, matriarchini. Wiele się nauczyłem od mrocznych templariuszy. No i git. Rozpoczynamy kolejną misję. Tak więc do boju! Do boju! Nasze siły zabezpieczyły teren świątyni Xel'Naga. Artanisie, jak idą twoje przygotowania? Konfiguruję właśnie świątynię. Lecz bez Uraj i Kalis będę potrzebował czasu. Potrzebujemy nie tylko czasu. Energia świątyni jest regulowana przez trzy kamienie Zenitu. Dopiero gdy zostaną zniszczone, będzie można doprowadzić do przyciążenia świątyni. Do tego czasu musimy bronić jej przed zergami i kierującymi nimi hybrydami. Nerazimowie od dawna korzystali z monolitów kajdalinowych, by bronić naszej ziemi. Rozumiem, że twój fazmator się z nimi zapoznał. Dokładnie, matriarchini. Monolity są zabójcze i strzelają na duże odległości. Powinny spełnić ważną rolę w naszej obronie. Nadeszła ta chwila. Zaczynajmy! Dokładnie, więc zaczynajmy. Kolejna misja, kolejne zmagania w StarCraftie. Im szybciej zniszczymy kamienie Zenitu, tym lepiej. Zergi niedługo opanują teren świątyni. Zgadzam się. Choć jeśli okaże się, że to konieczne, moi mroczni templariusze mogą zakraść się za linię wroga i zniszczyć kamienie. Param, 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 co to? Tu są. Obserwatorzy. O, się inaczej nazywało, ale coś tam jest. Teraz tak, musimy wzmocnić południową plankę, południową zaplankę, bo to będą pierwsze ataki. Zergi gromadzą siły do ataku na południowym zachodzie. Rozpalcie ostrza, wojownicy! Ja, piątka, big, big, tu mógłbyś ciągle szkolić, ładny problem. Cały czas szkolić. Latam się bronią. Zachowajcie ostrożność, atakując kamienie Zenitu. Zgromadzona w nich energia może stanowić zagrożenie. No miałem gazu. Tu. O co chcesz nas prosić? Atak musimy odeprzeć. To musimy pająć, więc gdzieś tu. Nasberu, Unadar, zakup, szukasz. Strach jest iluzją. Kąpię się w mroku.
Dobra, w sumie wy to dacie radę raczej sami. Jestem tylko fantomem. Ładnie, prawie cała armia padła. Ja bym zaatakował tak. Wykonam. Musi zaatakować. Na otchłań. No dobra, poszło nawet spoko. O co chcesz nas prosić? Kolejny szczep zerny szykuje się do ataków Ulu na północnym zachodzie. Niewystarczająca ilość minerałów. Tylko czy niewielki atak. Początkowo ataki nie będą zbyt spore, ale musimy cały czas szkolić próbki. Zakuj i nog. Mądre. Pięknie. Widź, taka jedna mała szarża Templariusza. Tyle potrafi działać. Oczywiście jeszcze jednego Templariusza. Zniesienia przychodzę. Kolejny pyk tutaj. Ops. Niewystarczająca ilość minerałów. Ops. Szukasz naszych usług? Intrygujące. Jestem tylko fantomem. Jestem ostrzem. Mamy problem z tymi katalizatorami, bo... Katum. One potrzeba co jakiś czas postanę raz mają atakować się w tym momencie. A, tak jest. O co chcesz nas prosić? Nas Beru, Unhadar. Strach jest iluzją. Zakul. Musimy dużo biegać, bo na razie jeszcze nie mamy obrony. Zanim postawimy. Artemisie, nasi obserwatorzy donoszą, że Shakuras zalała olbrzymia liczba zerków. A mimo to brak choćby jednej hybrydy. Amon sprawdza naszą determinację. Jestem tylko fantomem. Dobra, zapiszmy to. Bo nie wiem co będzie się działo, więc sobie to zapiszmy. Jestem ostrzem Nerazimów. O co chcesz nas prosić? Dobra. Wiesz, padł. Musisz przeznaczyć na odpowiedź. Zerki zbliżają się do świątyni południowo-wschodnim podejściem. Dobra, to nie się przybliżają tędy. Już tam idziemy. Intrygujące. Na otchłań. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Pięknie. Musimy zbudować takie budynki jak to. No tam nie będziemy raczej wychodzić. Chociaż może się przydać. Takie co zrobimy. Jakieś tam małe przejście musi być. Jak bracie głów. Gdybym chciał jednak wyjść. Templariusze, szykujcie się! Zergi ruszają do ataku z obu stron świątyni. Dobra. Coraz bardziej się rozpędzają. To mi się nie podoba. No, trwało, przebiło się. Jak to możliwe? Baza jest atakowana. Dobra. Tak być nie może. Dobra, na otchłań. Tam powinniście się przedostać. 20 sekund macie na zniszczenie tego. Bo ja bym ten czas dam. Tyk. No. Jestem ostrzem Nerazimów. Tyk. Tyk. Zobaczymy czy to zadziała. Intrygujące. Zadziała. Czemu miałbym zadziałać? Zobaczcie sobie, obyście zdążyli. Wykonam. Dobra, to czekamy. Run, run. Dobra, tutaj udało się. Kolejnych Nerazimów pobudujemy. Trzeba troszkę tam radzimy. Teraz tak, tu też będą się atakować później.
skończono łatwo elektryzować. On już zaczyna używać. Jestem tylko fantomem. Jestem ostrzem nerwiny. Intrygujące. Za kury. Nie, i wyjdziecie tutaj. Tam powinniśmy dać radę. No bo jeszcze nie możecie przyjść na red. No znowu atakują. Z kilku stron. Mało tego, że atakują to jeszcze z kilku stron. Dobra, mamy tu do roboty. Mamy się szkodzić. Baza jest atakowana. Dobra. Ogarnięte, zaorani, zniknę tu. Teraz tak, kolejny terminusze. Dobra, czas budować takie coś. Bo, no bez tego też już. Gdzie zbudujesz? Potrzeba więcej wyspalu. Gdzie zbudujesz, bo jeszcze nic nie możesz zbudować. Ciekawe. Nad teren świątyni ściągają nadrządcy. Widywałem już tę taktykę. Transportują siły naziemne. Natychmiast zniszczyć rządców! No. Czy dacie radę? No, że dacie radę. Nas berum umada. Dobra. Wykona. No, misja wykonana. Gotowe. Kamienie zenitu zostały zniszczone. Gdy skończysz zadanie, będzie można przeciążyć świątynię. Przyjąłem. Dostrajanie świątyni przebiega bez przeszkód. Teraz czekamy na Zergi. Odczyty wskazują, że na Szakuras znajduje się niemal pół miliarda Zergów. Wszystkie kierują się na świątynię. Niech przyjdą. Templariusze to przetrwają. Że pół miliarda Zergów przetrwali? Nie wiem, czy nie ma. Na odchód. Dobra, ryk. Ogarnięte. Nieogarnięte, bo oczywiście się odbywają. Ulepszenie zakończone. Ryk. Potrzeba więcej wyspalu. Ryk. 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 Potrzeba więcej wyspalu. Wy tu pójdziecie. Tylko zbustujemy. Teraz tak. Oczekuje nam gazu dość znacząco. Atakuje wroga. Transmisja. Teraz będziemy się ogarnąć w sprawie gazu. Dłużej mnie. Za kury. A to wyszło. No i bez mężczyzn to już nie spójrzę. Przychodzę. Dobra. To teraz. Wojownicy, zachowajcie czujność. Zergi atakują świątynię z trzech stron jednocześnie. No, chyba. Teraz spadnie się rozpędzają. Wykonam. Teraz tak, brakuje nam czegoś takiego jak gazu. Oprócz tego brakuje nam jeszcze, czy będę kontroli. Szukasz naszych ust. O co chcesz nas prosić? Teraz tak, musimy jeszcze wzmocnić obronę, bo jeszcze mamy dość małą obronę. Oczywiście trzeba to zapisać. Bo już dalej nie pamiętam, co się nie działo. Ulepszenie tak pamiętam, co się dalej dzieje, bo mam 600 milionów tych zergów pseudo. Ma ich 6 miliard, żeby wykonać funkcję. Dobrze byłoby więcej zdobyć, bo co to później dodatkowe hajsy. Więc no
trochę trzeba przetrwać. A jeszcze hybryd nie ma, więc... Wzrok mojego pana pada na wasz mroczny świat! Ale co wtedy, więc... Na bogów! Nigdy nie widziałem takiego plugastwa. Wojownicy! Skupić ogień wszystkich dział na hybrydzie! Musimy bronić świątyni! Jestem no, tylko fantomem. Może zatakować nas... Może sobie na tej symbuki? O co chcesz nas prosić? Nie będę. Jestem ostry. Powróciłem. Ale damy radę sobie. Szukasz naszych... Kąpię się w mroku. Na odłam. Coraz więcej mamy obrony, więc z górki. Ja trochę się ociągałem z tym budowaniem budynku. Ale to jest coraz lepiej. Hieracho, jeszcze nigdy nie widziałam tylu zerwów. Czy to z takim zagrożeniem musiała zmierzyć się moja matka? Nie, matriarchini. To o wiele większe zagrożenie. Aby je odeprzeć, musimy dać z siebie wszystko. Czyli nie? Na od. Jestem tylko fantomem. Potrzeba więcej wyspanu. No właśnie, potrzeba wyspanu. Wyspanę mam problemy tu duże. No to nic, damy sobie radę. Więcej tego. Jestem ostrzy. Baza jest atakowana. Chodzi się radę robić. Jestem tylko fan. No, jem. Zostanie się umrzeć, co nie? Widzisz tutaj... Takie coś... Takie coś... Baza jest atakowana. Powróciłem. Jestem ostrzy. Mogą to nas wysyłać, ale to i tak nie właściwie mi pomogli za bardzo, bo to są hybrydy strzelające, więc nie widzieliby się moi kontrariusze. Tu za chwilę to są problemy z tym, że tutaj nie wstawiam tej strony, mogę takiego, że nie mam gazu zbytnio. A żeby to zrobić, to będę potrzebował bardzo dużo gazu, bo potrzebuję tych mono coś tam. Mono kryształy czy mono coś? No jakoś tam. Baza jest atakowana. Wojownicy, nadchodzi ta chwila. Świątynia się dostraja. Wkrótce będzie gotowa. Hierarcho. Odkryłem zapas solarytu pod świątynią Xel'Naga. Jeśli zdołamy utrzymać się dłużej, będę mógł go pozyskać. Rozpocznij proces pozyskiwania, Karaksie. Utrzymamy świątynię, jak długo zdołamy. Wykonam. Baza jest atakowana. Twoje drogniki są atakowane. Nasze ostrza atakują wrogów.
Powróciłem. No nie idzie. Już tam słowo poszło. Baza jest atakowana. Misję wykonamy, tylko nie wykonam nic poczty, a on jest bardzo ważny. Się. Co chcesz nas prosić? Dostaję ledu. Polami się wrócę, nie mogę. Nasze ostrza jest wolna. Twoje drugniki są atakowane. Chciałem się wrócić, mam nadzieję, że dacie. Nie zawiedźcie mnie, moi drodzy. To jest bardzo ważna misja. Twoje drugniki są atakowane. Atakuję wroga. O nie, przebili się. Z południowej bramy się przebili, południowo-wschodniej. Bronić się, bronić. Potrzeba więcej wespanu. No, tym pierwszy teraz nie bronią. Twoje próbniki są atakowane. Wiem, że misję wykonałem. To prawda, nie poszło tak, jak miało pójść. Ale jakoś tam daliśmy radę. No bo 10 milionów dostało. No nie wykona mi się pocztej. Ale możemy popatrzeć, jak nas niszczą. Twoje drogniki są. Miałem gaz, po prostu za kościół z gazem na pokoju. A, wybij nam się. Świątynia aż drży od energii. Jest gotowa. Pozyskiwanie solarytu jest w toku. Jeśli możemy, wytrzymajmy się jeszcze trochę. Wiem, że miałem problemy z wykonaniem. Twoje drogniki są aż pełne. Procent całego solarytu w ogóle nie potrzebujemy też, bo no, wszystkiego nie będziemy ulepszać, bo nam wszystko nie jest potrzebne. No, no tak. A, przeciążymy to misję, bo nie ma co jakieś świątynie, bo nie ma co się wpływać. Tak bym to zrobił. No bo są 400 miliardów jeszcze. Rozpocząć przez 400 milionów. Znajdźcie schronienie. Nie trać wiary, matriarchini. Twoi polegli pobratymcy wołają o zemstę i dopilnujemy, by się jej doczekali. No dobra, więc misja mam wykonaną.
Co prawda bez misji dodatkowej, ale też już zawsze coś. No niestety. 1,5 miliarda nam się nie udało utrzymać. Mamy za to miliard. No trochę lepiej niż miliard, no ale już trudno się mówi. Nie co, moi drodzy, ja się z wami żegnał, ponieważ chyba, że będzie jakiś filmik, to w sumie możemy jeszcze czekać, ale gdyby nie było filmiku, to już się z wami zawsze pożegnam. I w sumie nawet zapraszam na kolejny odcinek z tej samej serii, więc do zobaczenia i trzymajcie się.